Nothing, something, anything and everything. Wszystkie te słowa coś znaczą, cokolwiek znaczą, a może nic nie znaczą. Okej, pośmiajcie się już z mojej brody? To przechodzimy dalej. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, czyli od niczego. Nothing. Tak ja to wypowiadam. Możesz powiedzieć nothing. Może ktoś powiedzieć nothing. Tak naprawdę możliwości jest wiele i to nie znaczy nic. To znaczy znaczy nic. A, mam cię. Ale teraz już całkiem poważnie. Nothing znaczy po prostu nic. Więc mógłbym na przykład powiedzieć nie mam nic do roboty. I tutaj już pierwsza pułapka. Jak myślisz, jak to można powiedzieć? W języku polskim mówimy nie mam nic do roboty. A w angielskim tak naprawdę wypadałoby powiedzieć mam nic do roboty. I have nothing to do. Yeah, we could say that way. I have nothing to do. To też jest ulubione słowo niektórych żon. Co się stało? Nic. Albo domyśl się. So, nothing. Nic. Na przykład to dla mnie nic nie znaczy. It means nothing to me. Widzisz, całkiem inna logika. To dla mnie znaczy nic. Tak to mówimy w języku angielskim. Natomiast w prostych zdaniach, co to jest? Nic. Nothing. What is this? Nothing. Więc to jest relatywnie proste. Pamiętaj, nie mam nic do roboty. Czy coś tam dla mnie nic nie znaczy? To wtedy tak naprawdę mówimy coś tam dla mnie nic znaczy w języku angielskim. Następnie mamy te dwa słowa, ale zostawimy je sobie na deser, bo teraz przejdziemy do wszystkiego. Everything. Zobacz, dwa przeciwieństwa. Everything znaczy właśnie wszystko. I znów ja wypowiadam to w taki sposób. Możesz powiedzieć everything. Każdy doskonale to zrozumie. I znów można by powiedzieć do swojej ukochanej czy ukochanego. Na przykład takie zdanie. You mean everything for me. Czyli znaczysz dla mnie wszystko. Jesteś dla mnie wszystkim. Albo everything has changed. Wszystko się zmieniło. Ogólnie w jakiejś różnej sytuacji. Albo na przykład. Which one would you like to get? Który chciałbyś dostać? You can say give me everything. Daj mi wszystko. Czy też na przykład wszystko, co wiem o angielskim. Everything I know about English pochodzi z internetu. Comes from internet. Okej, więc teraz przechodzimy do naszego deseru, trochę ciężkostrawnego. Być może, jeżeli już jesteś na pewnym etapie nauki, to wiesz, że te dwa słowa, one mogą się ze sobą mylić i tak też się dzieje. Something, czyli coś i anything, czasem jakby rozumiane jako coś, ale wyobraź sobie to słowo jako cokolwiek. Takie cokolwiek. I tutaj taka pierwsza podpowiedź. To something to jest coś takie lekko bardziej sprecyzowane. Takie coś lekko bardziej sprecyzowane. Takie coś jakby trochę namacalne, trochę wiadomo o co chodzi. Natomiast to anything to jest coś, czego jeszcze nie ma. Nie możemy sobie jeszcze nawet tego wyobrazić. Być może taka łopatologiczna pomoc trochę ci pomoże. Jak jest poprawnie? Something new czy anything new? Dwie wersje są poprawne, w tym, że dwie znaczą coś zupełnie innego i w dwóch innych sytuacjach byśmy ich użyli. Wyobraź sobie, że znów daję ci mój mazak, pisak. Ty bierzesz to do ręki. Something new. Coś nowego. Widzisz, jakby możesz to tak trochę sprecyzować. It's something new for me. Ale mógłbyś, czy mogłabyś też przyjść i zapytać. Anything new? Czy masz coś nowego? Tak, czy też coś nowego się tutaj wydarzyło? Anything new? Tak naprawdę cokolwiek nowego? To wyobraź sobie teraz takie zdanie. Czy jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? I nawet jeżeli później pomylisz lekko kolejność i skład tego zdania, tego wyrażenia, to pomyśl, które z tych słów będzie lepsze na początek. Czy jest coś, czy mógłbym ci pomóc, to coś tak naprawdę, to my jeszcze nie wiemy, co to jest, więc to jest niesprecyzowane takie, prawda? To nie jest coś, co być może żeśmy wcześniej widzieli, co może mamy coś na myśli. Tak naprawdę to jest cokolwiek, tak? Czy jest cokolwiek, w czym mógłbym ci pomóc? Więc jak najbardziej użyjemy tego słowa. I możemy powiedzieć na przykład Is there anything I can help you with? A ja mógłbym odpowiedzieć Yeah, there is something, bo ja już wiem, że jest jakaś rzecz, tak? Mogę ją trochę sprecyzować. Na przykład potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł przenieść biurko i to jest to właśnie something. Ale mógłbym też powiedzieć, nie, nie ma nic takiego. No, nothing, thank you. Albo it's nothing to do. Czyli jeszcze raz, potrzebujesz czegoś? Do you need anything? Tak naprawdę, czy potrzebujesz czegokolwiek? A gdybym powiedział ci, że czasem to anything wchodzi w kompetencje nothing? Uwierzysz mi na słowo? Najlepiej podać to na przykładzie. Bo na przykład w takim zdaniu nie chcę niczego do jedzenia. Na pierwszy rzut oka i ucha można by może spróbować powiedzieć coś w stylu I want nothing to eat albo I don't want nothing to eat. Natomiast tutaj taka mała podpowiedź. Jeżeli używamy jakiejś negacji, że czegoś nie chcemy, nie robimy, nie możemy, to najczęściej będziemy używać wtedy właśnie anything.
anything. I mówiąc nie chcę nic do jedzenia, nie chcę niczego do jedzenia, powiedzielibyśmy właśnie logicznie nie chcę czegokolwiek do jedzenia. I don't want anything to eat. I za chwilę powiem Ci coś, co być może da Ci do myślenia, w zależności od tego, w jakim miejscu się teraz znajdujesz. Natomiast jeżeli ten materiał Ci się podobał i chcesz tak sobie pewne kwestie gramatyczne poukładać, myślę sobie, że najwyższy czas trochę dojrzeć w swoim anglojęzycznym życiu, to z takich podstaw gramatycznych najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie może okazać się Grammar Pack. Enlinado Grammar Pack, czyli taki pakiet gramatyczny z wyjaśnieniem, takim łopatologicznym objaśnieniem podstawowych zasad gramatyki angielskiej. Jeżeli lubisz moje podejście, lubisz moje materiały, to polubisz też Grammar Pack. Koniecznie sprawdź prezentację. A to, co Ci chciałem powiedzieć na koniec, to jest takie pocieszenie trochę. Nawet jeżeli teraz kompletnie Ci się to miesza, znasz podstawy tych słów, tak? Wiesz, że to oznacza wszystko, cokolwiek, coś, nic. I nawet jeżeli pomylisz je w zdaniu, to Twój rozmówca prawdopodobnie Cię zrozumie. Teraz możesz powiedzieć, ale mnie to nie pociesza, ja chcę mówić poprawnie. Twoja poprawność przyjdzie też z czasem, bo wiele z tych zwrotów będzie w swojej głowie brzmieć albo nie brzmieć. Ja nigdy się tego nie uczyłem na podstawie tabelek, czy jakichś wykresów, jakichś zależności. To po prostu przyszło z czasem i pewnie zdarzy się, że kiedyś popełnię w tym jakiś błąd jako nie native speaker. Ktoś mi powie, to brzmi dziwnie. Natomiast w większości sytuacji albo czuję to, albo tego nie czuję. Ty też z czasem nabierzesz taką umiejętność. Dlatego niezależnie od Twojego poziomu, po prostu ucz się, sprawdzaj zwroty, analizuj je, rozmawiaj z ludźmi i baw się angielskim. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!